Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku GTA 4. Już myśleliście, że się postanowiłem lenić, żeby nie użyć mocniejszego słowa, bo mamy pierwsze 30 sekund nagrania, ale nie, nic bardziej mylnego, GTA. O Jezus, potrącił mnie w kolano, typie, co ty sobie, ty, zabieram za karę twój samochód, oddawaj go. Dobra, widzę, że to jeden z tych, którzy nie mają zamiaru walczyć o swoje dobra i tym lepiej. Moi drodzy, lecimy GTA, mamy jeszcze sporo przed sobą, jak jeszcze wliczyć dodatki, które będę musiał wykonać i do tego jeszcze, cholera, skończyć w ogóle podstawową fabułę tutaj, która za krótka nie jest, nie ma czasu na opierdzielanie się i trzeba działać, dlatego zostawcie lajka, każdy lajk jaki zostawicie pod tym filmem to jest kolejny dodatek do GTA 4, który nagram. Więc wystarczą niby dwa, ale im więcej tym lepiej. Wiecie jak to działa? Przepraszam, czy ja mogę sobie coś zjeść w Burger Shocie? Czy to jest knajpa, w której ja się mogę pożywić, tylko nie jest zaznaczona? Nie wierzę! Mogę zjeść coś innego! Boże, jaki absolutna zajebistość! W końcu nie muszę się żywić hotdogami ani Cracking Bellem! Tutaj widzę Burger Shocik, to taki odpowiednik troszeczkę McDonalda, Cracking Bell to zapewne jest odpowiednik KFC. I muszę wam przyznać, mimo iż nie jadam teraz fast foodów, praktycznie w ogóle, z czego jestem w ogóle mega zadowolona, w kuchni w tej chwili Tysia gotuje krem z brokuła, to powiem wam, cholera, chyba jednak ostatecznie nie jestem w stanie stwierdzić, co wolę bardziej. Czy McDonalda, czy KFC? Jedno i drugie ma swoje naprawdę niezaprzeczalne atuty. I chyba gdyby ktoś mi kazał wybrać, to naprawdę długo musiałbym się zastanawiać, bo na przykład uwielbiam smak kurczaka z KFC. Ale też jednocześnie, cholera, gdybym miał wybrać jednego z tych fast foodów, którego bym mógł konsumować jako jednego z tych dwóch. O nie, drzewo! Nie drzewo. Jakieś gówno, które mnie zamortyzowało idealnie. To finalnie chyba jednak wybrałbym, kurde, McDonalda. Prawda jest taka, że nie było jeszcze McDonalda, do którego bym poszedł i bym się zawiódł, a McDonald's, boże, a KFC, z którego kiedyś zdarzyło mi się zamawiać w dużych ilościach, za dużych ilościach, ostatecznie wraz z biegiem czasu troszeczkę stracił na jakości. Te same dania, które kiedyś tam jadałem, w pewnym momencie nagle, kurwa, straciły po prostu swój urok. Pokety nie były już takie dobre, mięso były jakieś takie dziwnie smażone i ostatecznie niesmaczne, twarde, takie ta panierka nie miała takiego fajnego smaku panierki, jaki się zna z KFC. Więc to jest dla mnie dowód, że kurde, to nie jest tak jak w McDonaldzie, że do jakiego maka na świecie nie pójdziesz, wszystko smakuje tak samo. No i chyba jednak szybciej by mi się przejadły te kurczaki, niż przejedzą mi się burgery w McDonaldzie. Chociaż teraz w, kurde, KFC jakieś ciekawe rzeczy są. Raz tylko jadłem jakieś taki nową formę dziwnego Crunch Wrapa Supreme. Haha, jeżeli kojarzycie w jakimkolwiek stopniu Taco Bella, to coś chyba w tym stylu jest. Dużo rzeczy tam jest zapieczonych w środku, łącznie z frytkami, to takie trochę powalone. Więc mimo tego muszę wybrać McDonalda. Nie wiem czemu w tej chwili postanowiłem się tak rozgadać na ten temat. Nikt się mnie nie pytał, nikt tej wiedzy nie potrzebował. Chociaż, kto wie, może nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Dajcie znać w komentarzach, czy jest jakiś fast food, który lubicie. Czy w ogóle jesteście antyfast foodowi? Bo znam takich ludzi, którzy mówią: nie, Jezus Maria, McDonald, w życiu tego gówna nie zjem, bo to jest największy syf. I ja rozumiem, McDonald to niekoniecznie jest najzdrowsze jedzenie na świecie. Nadal są gorsze. Ponieważ kiedyś jak poszedłem sobie do food trucka, który się nazywał Sytakura, to dosłownie złapały mnie takie nudności, że ty no odpalaj, stary, gracie! A kiedy prosisz starego, żeby ci papierosa podpalił, no to finalnie, kurwa, tak normalnie mnie porobiło po tej sytej kurze, że potem przez tydzień kasłałem krwią w wyniku perturbacji żołądkowej, które doprowadziły do powrotu sytej kury na łono natury gdzieś po wyskoczeniu na szybko z taksówki. Żeby nie wdawać się w szczegóły, bo to takie dość nieprzyjemne i niemiłe rzeczy. Ty, ktoś tu trąbi jak pojebany, wy oszczędzajcie klaksony! Mr. Beast pokazał, że klakson da się wyklaskać. Wyklaskać klakson? Oh shit! Ej! Tak więc, no, lepiej oszczędzać, bo jeszcze kiedyś odnajdziecie się w sytuacji, kiedy chcecie zaklaksonić, a tu chuj! Wyczerpany! To prawda, on chyba przez 12 godzin straight musiał tym klaksonem zasuwać, żeby go zużyć, ale jednak tak, da się zużyć klakson. To jest chyba jedyna rzecz, z którą ludzie nie przychodzą do mechanika. Tak, o, dzień dobry panu, jakby nie działa mi klakson. A tak, to standardowe, jakby usterka, często klaksony naprawiam, ale nie, 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 pan mnie kurwa nie rozumie. Jak wyklaskałem cały klakson, zużyłem. Chociaż wiecie co, mam wrażenie, że w krajach takich jak Turcja, Sharm el-Sheikh,
Arabia Saudyjska i tak dalej. Chociaż nie, Arabia Saudyjska niekoniecznie. No wiecie, tam gdzie, kurwa, Sharm el Sheikh, same luksusy, all inclusive. Whisky with cola, please. No to tam, jak jeżdżą tymi tuk-tukami na ulicy, to powiem wam, nie jazda jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, kurwa, trąbienie. Tam się wszyscy porozumiewają małymi, drobnymi trąbnięciami. Chcesz przejechać, trąbisz. Chcesz się zatrzymać, trąbisz. Cokolwiek chcesz zrobić, kurwa, trąbisz. I tak non-stop. Nie wiem, dla mojego jakby umysłu kierowcy, który jest przyzwyczajony do raczej warunków europejskich, czyli jak ktoś cię blokuje, po prostu kurwisz za kierownicą i denerwujesz się na to, że ludzie to tacy debile, no to to było coś nowego, powiem wam. Ludzie, którzy non-stop trąbią, żeby zasygnalizować, że się zbliżają, że chcą przyjechać, że potrzebują miejsca, że to, że tamto. Całkiem szalone. Totalnie inna kultura jazdy na ulicach. Kto był, ten wie i na pewno może moje słowa potwierdzić. Potwierdźcie, bo mi to nigdy nikt nie ufa. Zawsze mówią, o, znowu pierdoli jakieś głupoty, nawdychał się jakiegoś chorego gówna, żeby to pierwszy raz i znowu opowiada o tym, że w Turcji napierdalają klaksonami, chociaż wcale nie napierdalają. No powiedzcie im w komentarzach. Bo ja tylko ciągle źle, w złym świetle jestem stawiany. Ale jeżeli mówimy już o fabule, bo tak pierdolę o McDonaldzie i klaksonach w Turcji. No tutaj miałem przecież ten sklep z bronią. Idziemy do Jerry'ego. Do Gerarda, przepraszam. Jerry, Gerard, jest różnica? To zdrobnienie czy całkiem inne imię? Nie mam pojęcia. Ostatnio udało nam się w wielkich bólach przewieźć tamtą koleżankę, córeczkę tatusia do innej naszej kryjówki. Mimo iż goniła nas włoska mafia. Więc zobaczymy, czy tym razem będziemy jakieś bardziej agresywne kroki podejmowali w kwestii, hej, zamienienia ją na jakiś twardy cash, sztanga i cash. Ale to się jeszcze okaże, wszystko się może równie dobrze spierdolić. Ja tamtym Irlandczykom do końca nie wierzę, ale nie zmienia to faktu, że muszę wykonać dla nich misję. No bo po prostu muszę. Little Jacob znowu mnie nie lubi i pewnie spadłem, kurwa, z dachu, jak odbierałem telefon i automatycznie odrzuciłem jego propozycję. Come on, brotherin, let's go to the strip club. O, oh, wow, myślałem, że trafię w znacznik. Dobra, panowie, tutaj strażnikowie kompletnie się przejęli wyjebką o bramę. Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety. Te diamenty, te pieprzone diamenty. Non-stop jest o nie tutaj afera. Ja czuję, że to się z jakimś wielkim kwasem skończy. Taką dużą kadzią kwasu. Na kogoś się wyleje, byle nie na mnie. Chyba, że zrobi to ze mnie Jokera. Nie, Joker był pojebany, co ja gadam. I to tylko jeden z wielu originów. Hej. What's wrong? There's good news and there's bad news. Oho. Good news is everything's coming together. Bad news? Ain't gonna make a blind bit of difference. Średnica odbytu zwiększyła się dwukrotnie. Do you want me to spell it out? No, I guess not. Thanks. Pack, he'll give you a call and explain. The ex-boyfriend of your girl is gonna agree to the divorce terms. Unfortunately, turns out he wasn't our only problem. Some other crap has turned up. I don't think I'll be getting out anytime soon. Been a great laugh. O, jaki smutek. Przestępca trafił do więzienia. Kto by pomyślał? Nieprawdopodobne jest to, ten kraj zszedł na psy. Zamykają przestępców w więzieniach. Hej, jeżeli jesteś na tyle chujowym przestępcą, że dałeś się złapać, no to co ja ci, kolego, więcej mogę powiedzieć jak sorry, winę tu, twoja wina i w pizdu. Dobra, weźmy sobie tutaj, nie będę jechał tym motocyklem, bo się tylko zabiję po drodze. Nico, me and Gracie is waiting for you, just off of Frankfurt Avenue in Northwood. Looks like our joyful time with her is coming to an end. That's a fucking tragedy. We should throw her a goodbye party. That's a fucking tragedy. Hopefully someone might bring a big present for us to this shindig as well. Maybe a big bag of diamonds will help us get over the pain of losing her. We're waiting for you, man. Okej, czyli w takim razie chcemy dostać za nią diamenty w takim razie, co? Nie ma tu policji? Nie. Kradnę samochód sprzed więzienia. Odwiedzałem właśnie więźnia, planując akcję wymiany przetrzymywanej przez nas dziewczyny na okup w postaci diamentów. Wyszedłem z tego więzienia, strażnicy się patrzą dookoła, kurwa, 7 radiowozów dookoła, a ja podpierdoliłem bez problemu samochód sprzed więzienia i jadę sobie jakby nigdy nic przed siebie. Okej, dobrze. Co do tego kraju schodzącego na psy, ale to takie troszeczkę dziwne się wydaje być. Z jednej strony łapią przestępców, z drugiej strony mają wyjebane na przestępców. Może to jest tak faktycznie, jak moje legendarne Tokyo Drift mnie nauczyło, że jeżeli skala przestępstwa jest wystarczająco wysoka albo wystarczająco niska, to po prostu mają wyjebane.
nie dogonią samochodu, nie zaczynają pościgu. Nie będą nic mieli ze złapania tam jakiegoś drobnego złodzieja aut, to go nie łapią. Biorąc pod uwagę, jakie my tutaj rzeczy odpierdalamy i ilu... Wiecie co? Zastanawiam się cały czas. Przestępstwa. Ukradzionych samochodów 150 prawie, wow! Helikoptery tylko jeden. Gwiazdek zdobytych, gwiazdek pozbytych. O! 294 osoby rozjechałem tylko, naprawdę? Kurwa, trzeba to poprawić. Dobra, ale ile osób zabiłem tak w sumie, ogólne, będzie w ogólnych? W ogóle procent ukończenia gry 58%, ale wydaje mi się, że fabuła się tak na 80 kończy, coś takiego. Zabitych ludzi! Zabiłem 678 osób. Jestem naprawdę pojebany. O, stopień uzależnienia od gry, to jest w ogóle śmieszne, że tutaj stopień uzależnienia od gry jest podawany w tym wszystkim. Jak tam ukończone misje? Dla Gambettiego zrobiłem jedną z trzech misji, widzę. Dla Jimmy'ego 3 z 4 obstawiam, bo taka ładna liczba tutaj jest. Dla Gary'ego 80% misji ukończonych, czyli pewnie ta jest ostatnią. Dobra, zobaczymy w takim razie, jak się dalej te misje. Zabiłem ponad 600 osób, prawie 700 osób zamordowałem. Ja rozumiem, że jakby wielu było masowych morderców w historii, ale jak wielu własnymi rękoma wymordowało tyle osób? Na pewno gdzieś jeszcze znajdą się statystyki, ile na przykład policji wymordowałem. No i właśnie tak chciałem skomentować o tej policji, że... Kurwa, no ja nie dziwię się, że oni troszeczkę sobie wolą odpuścić, jeżeli coś jest powyżej ich tak naprawdę stopnia i wypłaty. Gdybym ja zobaczył pojeba w garniturze i rosyjskiej czapce, no to na ich miejscu bym po prostu spierdalał. Wróciłbym do żony, do dziecka, ojebał tę robotę, został na pewno nie śmieciarzem, bo jak tutaj doświadczenie pokazało, śmieciarze nie mają też najłatwiej, ponieważ żeby zmienić zawód, kradną diamenty i mają potem przejebane i umierają z ręki tegoż właśnie wcześniej wspomnianego ruskiego garnitura. No nie wiem kim, no sprzedawca hot dogów. Jakby wiadomo, czasami się zdarzy, że przykurwię w jakiegoś samochodem, ale ostatecznie są moimi przyjaciółmi. Prawda jest taka, że pracownicy Cracking Bella są tutaj najbezpieczniejsi. Znaczy to jest najbezpieczniejsza robota, w której jest najmniejsza szansa, że ich przejadę samochodem. Chociaż jeżeli będą wracali z roboty do domu i akurat się na nich natknę, no to nie będzie kurwa litości. Nie interesuje mnie to, ile burgerów mi sprzedałeś. Jeżeli mam ochotę przejechać człowieka, to to zrobię. Bo jestem jebanym psychopatą, okej? Dobra, cieszę się, że się dogadaliśmy się. Nie, mam mnie po kolei w głowie, kurwa. Jakby wyobrazić sobie mój mózg i są te takie zabawy dla małych dzieci, co trzeba kulkę włożyć w okrągłe, a sześcian w kwadratowe. Ja mam tam nawtykane gówno po prostu zebranego na podwórku. To jest umysł Niko prowadzonego przeze mnie. A tutaj mój samochodzik jeszcze jest. Pięknie, pięknie. Policja tutaj mi tak tylko pomigała, bo mnie poznali. Zrobi takie, ej! Tymi syrenami. Dobra, tutaj mamy Pakiego, jego samochód. Wywozimy dziewczynę w takim razie, co? Czy znowu będą nas skurwysyny ścigać? O nie, ona teraz jedzie z tyłu, z nim! Do bagażnika, sukwę, żeby nie przeszkadzała. Jesus, dlaczego? Hey, man. All right, Niko. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Chyba już tam byłem niedawno, mam takie wrażenie. Gdzie to dokładnie jest? Tak, dokładnie, byłem tam już. Jakąś tam akcję robiłem. Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Niko, Gracie? I fucking hate the fuck of you! Gracie, watch your mouth. Niko's a good friend of mine, don't say that about him. Fuck you! O nie, Boże, skąd w tobie tyle jadu, Gracie? But sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Niko here. He's got his uses. Wait, what? Jak możesz mnie nazywać takim przegrywem? Gracie, słuchaj, ty kurwa naprawdę nie oglądałaś nigdy żadnego filmu o przestępcach, o mafii. Nie wiesz jak to działa? Jesteś kurwa córką mafioza. Jesteś ten, żoną gangstera, córką mafioza. Nie ogarniasz naprawdę jak te systemy działają? Ktoś jest porywany, ale ma wartość tak długo jak ktoś zapłaci okup. Nie jesteśmy jakimiś pojebanymi mordercami, którzy dla zabawy pakują ludziom kulki w głowę. Gdybyśmy nimi byli... To nie bawiłbym się w podchody z twoim gównianym różowym samochodem, tylko wziąłbym i cię odstrzelił kurwa tu i teraz. A nie bawiłbym się w takie pierdoły jak o, przetrzymywanie cię, robienie ci zdjęć, tam przekonywanie tatuśka, okup i tak dalej. Boże, kto by miał na to czas? Dlatego przestań pierdolić głupoty,
powinnaś docenić, że w ogóle mieliśmy na tyle w sobie odwagi, żeby postawić się twojej rodzinie i tatuśkowi. Właściwie obciągnięcie pakiemu to by był dobry dodatek do pakietu, bo ja to jestem wierny mojej jedynej miłości, czyli ludobójstwo. I hej, byś mogła jakby na spokojnie. Może nawet byście się dogadali. Może nawet ojciec Gracie by wyraził... Dobra, bardzo przedmiotowo potraktowałem przed chwilą kobietę, wybaczcie. Nie wiem, chociaż mogłaby jakieś wyrazy uznania w naszą stronę skierować. Jej tatusiek po zapłaceniu nam powinien w ogóle zwiększyć kwotę, być dumny i nie wiem, oferować nam jej rękę. No bo wiadomo, tutaj znowu przedmiotowe traktowanie kobiet, ale wiecie jak to jest, no. Jak to jest w tym takim starym tekście, że po co kobiecie pralka, żeby ona też mogła programować. Klasyka. Jedź na tyły do punktu wymiany. Dobrze, że mamy nawet tutaj ochronę. Jak miło. Let's fucking go. Wymiana, coś czuję, nie odbędzie się w najspokojniejszej atmosferze. O Boże, jest! Gej Tony i ten bohater w dodatku z gejem Tonym. Gdzie są kurwa diamenty, złodzieju diamentów? You all right? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down. Both of you. Nie mam czapki, kurwa. Zgubiłem? Mogłem zgubić. We walk back. Then to send over the girl. Malutko tych diamentów. Ale to diamenty. Entiende? Sure. Show us the goods. I chłop nagle wysypuje je wszystkie na ziemię. O, było okrutne. Każdy tutaj ma klamkę w tylnej kieszeni spodni, gotowy zajebać przeciwników. Ale to się nie skończy tak łatwo. To nie jest chyba jej ojciec? Tak mi się wydaje. Czy to jest Gej Tony? Nie pamiętam do końca, jak on wyglądał, więc nie mogę być tutaj w 100% pewien. Ona nagle dół, po drodze tam, kopnie diamenty z powrotem w ich stronę, oni wyjmują karabiny. Pa, 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 pa! Oho! A to kurwa kto? Czy ja go nie poznaję, czy ja go nie powinienem poznawać? Sam nie wiem. Nika Belek. How is it? That whenever something is stolen from me, you're not far away. I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man. Bulgarin. Pedig and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. O Boże, jedyne, oczywiście, że jakaś osoba trzecia musiała się w to biebać. Bulgarin to jest ten, co z Dimitrim się ustawia, co? I podjebali te pieprzone diamenty. Czy my ich ścigamy samochodem, czy my ich teraz musimy zabić, zastrzelić? O ja pierdolę, ile ich jest? Kurwa, no dobra, te ludzie Bulgarina, weźcie se kurwa, dajcie na wstrzymanie, zaraz was wymorduję i będziemy mogli pogadać sobie w spokoju. Nie wiem w sumie z kim ja wtedy mam zamiar pogadać, jak mam ich zamiar też wszystkich wymordować. Ale dobrze, że tą kamizelę sobie zakupiłem. Dobra, tego mamy. Kurwa, normalnie jak ta gierka, gdzie trzeba świstaka młotkiem pierdolnąć. Chowają się tylko co jakiś czas, wystawiają głowy w różnych miejscach. Ta na pewno jeszcze jedna się chowa. Zaraz wychyli. O, nie dokładnie trafiłem, że tam, ale w tej okolicy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, paki, mam nadzieję, że wiesz co robisz. I ogarniasz, dokąd w sumie idziemy. Let's go. Tutaj amunicja, jakieś tego, tamtego. Tam jest jeszcze jeden? Dobra, widzicie? Paki się idealnie jako wykrywacz wrogów nadaje. No, zdecydowanie nie wstaną. Praktycznie każdy ma pocisk w głowie w tej chwili. O Jezus Mary, oczywiście, kurwa, że jest ich więcej. Dobra, ten nie żyje, ten nie żyje. O, przepraszam, ten jeszcze żyje. Ale już chyba niedługo. Z takimi ranami wydaje mi się, że już długo nie pociągnie. Ja pierdolę, dalej. Eksplozja! Ale poleciał pięknie! Kurwa, no powiem wam, jak umrzeć to tak. Jak umrzeć to tak. Przynajmniej ostatnia jedna wizyka. Boże, wizyka. No, fizyka to wtedy ma na nas mocny wpływ. Jedna ostatnia wizyta w Energylandii. Na sam koniec naszej przestępczej kariery. Tylko, że bez Energylandii, bez kurwa kolejek górskich. Wszystko osobiście załatwione. Co za pojebana akcja. Ten jako... No, mówiłem coś o Energylandii. Chłopy sobie tutaj takie akcje robią.
Dobra, ja biorę low road, ty bierzesz high road. Przejdź przez... O kurwa, oczywiście. Te, szybko, rakietnica! No, który będzie najbliżej? Uuu, bum, kurwa! Bum, jeden i drugi naraz! Boże, jak ja jestem dobry, niech mnie chuj! Ten wybraniec, jebany Neo z Matrixa, zasłużył na headshota, bo nie sięgła... Bo nie sięgła go rakieta. Okej, tutaj mam też takie piękne miejsce, za którym się mogę chować. Ja wam dziękuję, chłopaki, że tutaj... Nie wiem, kto wybrał w sumie to miejsce na wymianę, ale jest perfekcyjny. Mam tutaj tyle miejsc, w których mogę się chować, atakować ich z góry, z dołu, no... Naprawdę. Gdyby wszystkie akcje mogły być tak pięknie zaplanowane, jeżeli chodzi o, wiecie, przestępczość, nie straciłam ani punkta życia. Kurwa, jak dobrze, że w tą rakietnicę zainwestowałem. Autentycznie. Jedyny dobry wydatek w tej grze to jest amunicja do broni u tego zbrojmistrza, czy jak go tam nie nazwać. O, ten frajer ma diamenty. Chuj, pewnie je wyrzuci zaraz. Oh, I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I yep. Give you the diamonds, Mr. Bogarin kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. O Boże, naprawdę? Już miałem tak mówić, że co mu kurwa da to, że zrzuci je gdzieś w pizdu na dół, skoro i tak finalnie kurwa. Pójdziemy na dół i sobie je weźmiemy, ale nie. Chłop zrobił oczywiście trik ze zrzuceniem ich kurwa na śmieciarkę. Dobra, zabijemy ostatnich tych, nie mają tutaj wiele do powiedzenia. Zabójstwo kurwa przez stopę. Czy ty żyjesz jeszcze? Nie. Jezu, zmarł. Dobra, dogonimy tą śmieciarkę? Naszym zadaniem jest dogonić tą śmieciarkę? Tak, idź za Pakim. Paki, kurwa! Ja pierdolę. Dobra, dawaj na drabinę, Niko, ale tak bezpiecznie, proszę. Dobra, szybko zjeżdżamy na dół. Wolałbym nie zginąć na drabinie. Zabierz Pakiego do domu matki. Kurwa, już tak po prostu do domu matki? Ty, co on odjebał? Czy on spadł? Czemu się drzesz? Ziomo, czemu się darłeś? Ależ piękne to zniszczenie tutaj jest. Dwie rakiety, trzy samochody. Idealnie. Gdzie jest jakiś samochód? Tutaj jest nawet nasz samochód chyba. Look on the bright side. At least you got to meet Gracie. O Boże. That was about it. We ain't got shit now. Maybe we was gonna have to give up them diamonds to fucking Ray Pacino, but we would have got a payday. Now we ain't getting shit. Yeah, but there is no guarantee we would have made any money out of those diamonds anyway. I've got a suspicion those were. Kurwa, co jest? Opon nie mam. A while back, they're bad luck. Me and some biker had to try to sell them to a diamond dealer, and it turns into a blood bag. That was when those friends of Gracie's must have gotten them. Stole them from you, did they? No, they stole them from the guys I sold them to. Shit, these diamonds have been trouble since Ray first made me take them out of a trash can for him. It's good they are on their way to a landfill somewhere. Best place for them. The population of Liberty City would have been higher if we had. You might be right, Nico. Whose fucking diamonds were they anyway? They're not Ray's, I can tell you this much. Maybe they belong to this homosexual man, Gracie's friend. I don't know, maybe to Bulgarin. Bulgarin? He the motherfucker who busted up our peaceful hostage exchange? Christ's name went on back there anyway. Some time ago, I worked for Mr. Bulgarin in Europe, smuggling people across the Adriatic. The ship sunk. The cargo sunk to the bottom of the sea. I had to swim for my life. Bulgarin lost a lot of money that night and he needed someone to blame. This was one of the reasons I leave Europe and come here to Liberty City. And now he shows up claiming the ice belongs to him. What are the chances? Our paths crossed back when I was living in Hope Beach as well. My cousin and I moved up to Bohan to get away from him and another man called Dmitry Raskolov. That's a real shame. I can see you fitting right in down in Hope Beach, Nico. Probably a good thing you got out though. Wouldn't have met me if you'd stayed, would you? When you put it like this, I'm one lucky motherfucker, Becky. No i widzicie, jeżeli ktokolwiek zapomniał, skąd się wziął Bulgarin i jakby jaka jest nasza historia, to mieliście teraz szybką przypominajkę w postaci opowieści dla Pakiego. Chłop chce nas dojebać, bo zwalił na nas winę za to wszystko. I to w ogóle, kurwa, diamenty są równie przeklęte, co ta heroina, którą woziliśmy, naprawdę. Nic, co robimy tutaj nielegalnie, nie jest tak naprawdę bezpieczne. Wszystko jest w chuj przeklęte.
Oni mają tutaj czerwone drzwi do domu. Ładnie się wyróżniacie, chłopaki. Well, Nico, that was a whole lot of effort for no fucking reward. Story of my life. It is the story of a lot of lives, Becky. I'm getting used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break the news to Gerald. At least I'm gonna be on the other side of some bulletproof glass to him. But you know what? I'm still fucking scared. Good luck. Ja to szczerze mówiąc myślałem, że oni jak zobaczą, co się dzieje z tymi diamentami, to po prostu zeskoczą w dół i będą zapierdalać, żeby je zdobyć. Byłem święcie przekonany, że ambitnie podejdą do tematu. Ale z jednej strony pewnie uznali, że to będzie średnio możliwe, biorąc pod uwagę, gdzie leżą te diamenty. A z drugiej, cóż. Hey Ray, I got some bad news for you. You weren't the only one who thought they owned those diamonds. Turns out the serious Russian called Volgodin claims ownership as well. Damn it, Nicky, cut the bullshit. You got them? Where are they? Liberty City dump? I don't know. They got thrown into traffic. Wyobraźcie sobie teraz tego jednego śmieciarza, który całkiem przypadkiem po zrzuceniu śmieci, albo nie wiem, poprawiając kurwa, joggerów jebać, poprawiając coś u góry, nie wiem, tej swojej śmieciarki, czy jakiś tam, nie mogła być śmieciarka, do śmieci się nie ładuje kurwa rzeczy od góry, tylko chwyta te kontenery i normalnie wrzuca z tyłu. No nieważne, jakkolwiek by to nie miało działać, ktoś może się na nie natknąć. Taka ładna torebeczka, welurowa czy niewelurowa, otwiera, a tam, wiecie, diamenty, których nie ma w sumie zielonego pojęcia, jak powinien się pozbyć, bo nie zna się na świecie przestępczym na sprzedaży diamentów. I ma, kurwa, problem. Czekajcie, nie chcę dzwonić. Cholera ciągle się zastanawia na tym, co się tam wydarzyło i do niczego nie mogę dojść. Brak diamentów, brak dziewczyny. Kurwa, przynajmniej było ciekawe. Jesteś pieprzonym księciem. Ojej, dziękuję ci, paki. Niko, trzeba razem coś zrobić za czas jakiś, raz masz? Na razie. Nie, Little Jacobie, nie trzeba. Nie mam żadnej potrzeby jakiejkolwiek socjalizacji. Ała, szczególnie z tobą, bo ciągle tylko na dupy chcesz chodzić albo chlać. A gdzie jakieś rozrywki ludzi inteligentnych, nie wiem, poczytać kurwa książkę na przykład. No, można by raz na jakiś czas. Ja pierdolę, patrzcie na to. Tutaj się respitir. Jako że, słuchajcie, chciałem zrobić ten odcinek troszeczkę krótszy, jak się wpakuję w kolejną misję, to ona będzie dość potężna, coś tak czuję. Chciałbym wziąć tego tira i pojechać na huśtawkę, tylko wiecie co? Kluczowe jest to, że w Liberty City huśtawek jest wiele, a ja chciałbym znaleźć jakąś inną, do której będzie lepszy dostęp, więc dajcie mi moment. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, znalazłem filmik, w którym ktoś tam szumnie reklamuje, że ma w filmiku wszystkie lokacje huśtawek, jakie są w GTA i powiem wam, jestem dość mocno zainteresowany tym tematem, ponieważ rekomendowanym pojazdem do pojechania na tę huśtawkę, nie wiem dlaczego akurat na tę jedną konkretną, jest właśnie tir, który mam obecnie w rękach, dlatego podjedźmy tam. Już widzieliście znacznik, który sobie ustawiłem, ale pokażę wam, gdzie się to znajduje i zobaczymy, czy uda nam się wystrzelić jak szaleni w kosmos, czy może zginiemy w pizdu. Nie jestem pewien, jak ona zareaguje. Wszystkie podobno w jakiś trochę inny sposób działają. Dlatego też nie wiem, czy będzie tak dobra. Nie wiem, czy po tym, jak zapoznaliśmy się z najlepszą huśtawką, o kurwa, Dimitri. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dmitry Raskolov? Do not worry, the time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend Ray Bulgarin twice. First in Europe, and then these diamonds in Liberty City. You are in debt to him, Nico. Why don't you just pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, Dmitry. And the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Nico. It's only a matter of time before it is cut out of your mouth. Goodbye. I tak ma być, kurwa. Dimitri, ani chwili spokoju nie mamy mieć od nas. Moi drodzy, zróbmy to. Huśtawka znajduje się tutaj, bardzo niedaleko oryginalnej, bo oryginalna jest w tym miejscu, a my jesteśmy bardzo niedaleko tutaj. Taka, widzę, rodzinna okolica, że huśtawek tyle jest. Spróbujmy się na nią wjebać w takim razie. Nie wiem, czy nam się uda. Chyba się trochę za mało rozpędziłem. Czy ja dam radę się wycofać? Dam radę. Dobra. Potrzebuję większej prędkości, najlepiej zjeżdżając jednocześnie stąd. Ona jest niestety o tyle gorsza, że tutaj musimy przebić się przez
ogrodzenie, które się tutaj znajduje, ale może się to uda teraz zrobić? O nie! Co jest, kurwa? Co to ma być? Ja pierdolę, nie tak miała wyglądać ta huśtawka. Czy jestem tutaj teraz uwięźnięty? Nie, naprawdę? No nie! Dwayne dzwoni! Chyba, chłopie, jestem trochę zblokowany teraz, powiem ci. Ty, kurwa, jadę do góry! Jadę do góry! O Boże, jedyny, stanie się zaraz coś bardzo złego ze mną. Niko jedzie do góry. Cały czas moja postać się podnosi. O Boże, ta huśtawka jest demoniczna w całkiem nowy i inny sposób. Czy ja dam radę tutaj pójść gdziekolwiek? Nie, no jestem... O Boże! Aha, bo ja wstałem teraz, a tak to cały czas kucałem. Jadę do góry cały czas, czy nie jadę do góry? Nie jestem pewien. Mam wrażenie, że dotykam tego samochodu i ginę. Jesus fucking Christ. Dam radę, nie wiem, wystrzelać się stąd? Kurwa mać! Pomocy! Oho, płynę! Czy ja dam radę stąd wyskoczyć, czy nie? Co się kurwa dzieje? O, a jak dam Y, żeby wsiąść do tego auta? Ty, no ta huśtawka mnie uwięziła! Jest! Spierdoliłem! No dobra, okej. Okay. To powiem tak, to nie miało tak wyglądać. Zdecydowanie to nie miało tak wyglądać. Nie udało mi się tutaj wskoczyć jak natura chciała. Ale ta huśtawka też się tak nie baguje! Jestem kurwa zawiedziony! Ty, no co za bullshit, jakby tir już dymi. O kurwa. Co się właśnie wydarzyło? Ty? O kurwa, ta huśtawka mi kompletnie zgliczowała grę. Nie, jestem w ciemności? Przeniosło mnie do piekła. Nie mogę nic zrobić, znaczy mogę włączyć mapę, ale nic więcej. O nie, no nie tak to miało wyglądać, miało mnie wykurwić. A ja zostałem przeniesiony do odmętów Abellonu. Mam czarny ekran, nic nie mogę zrobić. Mogę sobie sprawdzić hajs Firefly Projects. Mogę nawet zadzwonić na 222, ale co mi kurwa z tego? Nie mogę skakać, nie mogę nic. Y nie działa. Mogę celować i strzelać chyba. Chyba? Czy jestem wewnątrz tego auta i wykurwiło mnie tak daleko, że już świata nie ma? Nie wiem. Ale no dobra, ta huśtawka jest failem. Spróbujemy innym razem. Dzięki za oglądanie, moi drodzy. Wybaczcie krótszy odcinek, ale tak się złożyło. Trzymajcie się. Elo i like, i like, i elo.